Witam Państwa bardzo serdecznie, mówi Piotr Łukowicz. W tej części kursu zajmiemy się króciutko pewnym tematem związanym z animacją, to znaczy z nodami skoncentrowanymi na maskowaniu. Maskowaniu według jakiegoś koloru zwłaszcza. Przydają się do pracy z green screenem lub blue screenem. I ponieważ temat ten dotyczy animacji i efektów specjalnych tak naprawdę, więc jest na daleką przyszłość dopiero zaplanowane, nie chciałem nad tym się za bardzo skupiać. Może na początek wyjaśnię, na czym polega praca z green screenem. Mam tutaj studenta, którego nakręciliśmy podczas moich ostatnich zajęć. No i gościu stał z takim żółtym kijem na tle zielonego ekranu. Można taki zielony kolor następnie wykluczować, mówiąc fachowo. Można go usunąć z tego obrazu i zamiast niego wstawić jakiś inny obrazek. W tym momencie taki gość mógłby stać na tle, powiedzmy sobie, Rady Jedi albo jakiegoś innego klimatu. Film jest dosyć prosty, wygląda w taki sposób. 50 klatek na sekundę. Mniej więcej tak to jest zrobione. Natomiast z takiego filmu można zrobić później coś zupełnie innego, o wiele fajniejszego. Proszę zobaczyć, jak to wyglądało. To jest ten sam człowiek, z tym, że zamiast kija trzyma w tym momencie w ręku miecz świetlny. Scena została zwolniona dwa razy, dlatego jego ruchy wydają się trochę spokojniejsze, bardziej płynne, bardziej majestatyczne. I to zostało zrobione wszystko na nodach. I do tego celu, widać tutaj było błąd, tak samo tutaj, jakoś nie mam szczęścia w dobrym zatrzymaniu tego ujęcia. W tym momencie nody wykluczowują tylko ten żółty kij. Oczywiście można było wykluczować również ten zielony obszar tła i wtedy gość mógłby naprawdę stać na tle na przykład statku kosmicznego, bronić się przed laserami czy tam jakimiś innymi efektami. No więc teraz, jak to zrobić, już tłumaczę, chociaż mówię, chciałbym ten temat pominąć, zostawić go na później. Mam przygotowanego blendera, wewnątrz którego wczytany jest taki prosty filmik z jakimś kolesiem na zielonym tle. To było robione w studiu filmowym. Oczywiście nie posiadam żadnych praw autorskich do tego filmu, pokazuję go tylko w ramach demonstracji. Ten gość sobie spokojnie chodzi. Tutaj widać, że zmienia położenie. I takiego człowieka możemy spróbować wstępnie wykluczować. Teraz samo kluczowanie jest procesem, który ma usunąć tylko jeden z kolorów z obrazu, a więc można kluczować według na przykład kanałów barwnych albo według jakichś innych rzeczy. I to właśnie chciałbym pokazać. Klucze, czy też nody kluczujące znajdują się w grupie nazwanej matte. Nie wiem, jak to się powinno dobrze czytać. Ja to rozumiem jako maska lub też mat. Fachowo się to nazywa matte właśnie. I mamy różnego rodzaju klucze. Każdy nod ze słowem key jest nodem kluczującym, czy też takim, który oddziela poszczególne elementy obrazu od siebie. Możemy kluczować według różnic kolorów, według odległości pomiędzy kolorami w palecie RGB, według kluczy chromatycznych, bardzo dobry nod, według czystych kolorów, według kanałów barwnych i według jasności obrazu. Weźmy sobie na przykład ten Difference Key na początek. Wystarczy tylko, że do tego noda wrzucę obrazek, ten zielony, i viewerem wyciągnę to, co wychodzi. Oczywiście wychodzi dokładnie to samo, ponieważ niczego jeszcze nie wykluczowałem, tak szczerze mówiąc. I teraz ustawiam sobie kolor, według którego będę prowadził kluczowanie, czy też separację. Może tym pikerem małym zaznaczę, o który kolor mi chodzi. Kliknę w pobliżu tego człowieka. Gdzieś na przykład ten kolor chciałbym wykluczować. I od razu widać, ponieważ mam włączoną tutaj przezroczystość, bo normalnie by tego nie było widać, od razu widać, że kolor zielony w większej części stał się przezroczysty. Jeżeli powiększę troszeczkę ten obrazek, skoncentruję się tylko na tym człowieku, to mogę odpowiednio sterując parametrami w tym nodzie, dodatkowo jeszcze zwiększyć tolerancję kluczowania i w ten sposób usunąć zielony kolor z okolic tego człowieka. Oczywiście zostają na nim pewne zielone ślady, pewne przebicia. To się nazywa color spill tak naprawdę i to usuwa się osobnym nodem. A więc teraz mam wykluczowaną sylwetkę. Maska wygląda w ten sposób. Mogę takiej maski użyć do ustawienia na przykład kanału alfa albo po prostu zwyczajnie do usunięcia tego zielonego koloru. Gdybym chciał to zrobić, mogę wykorzystać jeden z nodów, chociażby alfa over. I w tym momencie wystarczy tylko, że wezmę sobie ten kanał alfa, generowany przez maskę o nazwie mat, włożę jako pierwszoplanowy kanał, a następnie przemnożę przez niego obrazek. Convert premul, premul na 1. I teraz jeżeli otrzymam obrazek końcowy, to będzie to już obrazek z wyciętym kolorem zielonym. To jest obraz, który nie ma kanału alfa. Alfa jest tutaj wszędzie jednostajna, wynosi 1. A więc wyciąłem kolor zielony, zamieniłem go na kolor czarny, wynikający z przemnożenia. Mogę teraz taki obrazek dodać do jakiegoś innego obrazka i będę miał nałożony obraz na tło. Oczywiście trzeba to było zrobić odpowiednio nodami, tak żeby nie było problemu. W razie czego zawsze mogę wykorzystać tę maskę jako na przykład narzędzie separujące obraz dodawany od tła.
No więc tak się to robi. I teraz inne nody działają w sposób bardzo, bardzo podobny. Wystarczy tylko, że wezmę sobie te nody i może pokażę, jak działają tak krótko. Weźmy sobie na przykład node o nazwie distance key. Podobnie jak poprzednio, muszę wziąć obraz, określić kolor, według którego będę kluczował. To może być na przykład taki zielony. Teraz się podłączmy, żeby zobaczyć, co się wykluczowało. Z włączonym kanałem alfa widzę, że część zielonego koloru już znika. I teraz mogę tego koloru poszukać sobie centralnie, naciskając w palecie jakiś konkretny rodzaj. Od razu widać, że green screen, mimo tego, że to było w profesjonalnym studiu, nie jest wcale oświetlony równomiernie. Nie ma to większego znaczenia, ponieważ mogę skombinować na przykład ten node tak ustawiony, który kluczuje mi tę część obszaru dolną, ciemniejsze zielone, na przykład z drugim takim samym nodem, który kluczuje obszary jaśniejsze. Wtedy połączenie tych dwóch nodów wykluczuje mi elegancko cały obraz. Tak czy inaczej, gdzieś tutaj w okolicy jest zapewne taki kolor, który mógłbym wyłapać, więc spróbuję go sobie zaznaczyć na przykład tutaj. O, i to jest, powiedzmy sobie, pewnego rodzaju maksimum, które mogę dostać. Wtedy mogę jeszcze zmniejszyć tolerancję gdzieś tak do 0,2, to już jest całkiem nieźle. Mogę odpowiadać bardziej z tą tolerancją. Mogę ustawić follow, to jest jakby przezroczystość pikseli, które są w pobliżu kluczowanego obszaru. Follow 0 to są piksele bardzo twarde, nieprzezroczyste. No i w ten sposób działając mogę przygotować sobie konkretną maskę. Maska w tym momencie wygląda tak. Poprzednia maska wyglądała w taki sposób, więc jest między nimi pewna różnica wynikająca z działania tych nodów. Mimo tego mogę ich używać zamiennie albo nawet kombinując razem. Zresztą to jest technika, która polega na próbach i tak naprawdę jednym nodem się wykluczować porządnie całego obrazu nie mam, bo nigdy prawie rzecz biorąc nie mamy takiego idealnego przypadku, kiedy green lub blue screen jest idealnie równomiernie oświetlony. Jeszcze inny nod, który możemy wyciągnąć, to jest chroma key. Jeden z najlepszych moim zdaniem. Do niego wkładam obrazek. Kluczuję oczywiście kolor zielony. Weźmy sobie speakera. I teraz to, co wykluczowałem od razu w pierwszym podejściu, już jest tak dobrze wykluczowane, że nawet sam ten pan zaczyna powoli znikać. Maska teraz jest bardzo taka poszarpana i pocięta, ale mogę ją poprawić, zmieniając parametry takie jak cutoff, próg akceptacji barwy i tak dalej. Więc z tym trzeba się po prostu trochę pobawić i zależnie od sytuacji, od tego, czy mamy green screen, czy na przykład blue screen, chociaż blue screenów nikomu nie życzę, to możemy uzyskać całkiem niezłe rozseparowanie nodów i też rozseparowanie barw. W sumie nodów nie musimy separować. Z tych kluczy to, co jeszcze pozostało, co jest ciekawe, warte uwagi, to jest taka rzecz, która byłaby warta wspomnienia, to jest coś takiego jak color spill. Otóż po wykluczowaniu obrazka, na przykład tego, weźmy go, spróbujmy pokazać normalnie, z kanałem alfa, widać, że ta postać ma jeszcze mnóstwo zielonych odblasków. I te odblaski wynikają po części z antialiasingu, po części z odblasków światła, po części z jakichś częściowych przezroczystości, które się kluczują już w samym tym obrazie. I teraz ten color spill to jest node, który usuwa te zielone przebarwienia. Mogę teraz color spill wrzucić centralnie do tego obrazu i proszę zobaczyć, on na dzień dobry w domyślnej konfiguracji usunął cały zielony poblask z tego gościa. Oczywiście są tutaj pewne zielone rzeczy jeszcze, które należałoby poprawić, na przykład tutaj koło uszu jest jakiś taki lekko zielony odcień i tak dalej. No i można byłoby z tym popracować. W każdym razie node jest bardzo fajny i korzystając z techniki kluczowania można zrobić naprawdę bardzo ciekawe efekty. Teraz to, co mam poza tym panem, czyli te wszystkie śmieci dookoła, to jest tak zwany garbage, czy też zanieczyszczenia obrazu. Należy je wykluczować jeszcze czymś innym. Mogę na przykład postawić na środku sceny w Blenderze, tak centralnie, o tutaj, jakiś obiekt. Weźmy się, przestawmy w takim razie w widok z góry. Dodam zwykłe kółko, które ustawię na wypełnione. OK. Kamerę w widoku z góry, to kółko trochę powiększę. Na przykład w ten sposób. O, to może być moja maska, według której będę kluczował. Dodam do tej maski, nawet nie muszę. Mogę dodać jakiś pass index do niej i jeżeli wyrenderuję sobie z raz przynajmniej, to jeszcze światło będzie trzeba ustawić pewnikiem. Chociaż nie jestem pewien. Zaraz sprawdzimy, co się dzieje z tym. Więc przełączam się do nodów. Trzeba byłoby teraz wziąć sobie normalnie render layers, zbudować sobie scenę, node wynikowy, composite. Teraz przypuszczam, że będzie się dobrze to renderowało. OK. Siatka jaka jest, znaczy render jaki jest, widać. Potrzebuję jeszcze w takim razie włączyć w layerach coś takiego jak Object Index i wykorzystać
konwerter, który nazywa się ID Mask, aby wymaskować jakby ten mały element. Weźmy sobie, podłączmy tutaj ID. Teraz zobaczmy, jak wygląda scena. Gdzieś tutaj miałem pewnie podgląd. Nie widzę go teraz. Zaraz zobaczymy, gdzie on się podział. Mam tutaj image, jest kompozytor, muszę jeszcze raz zrobić render. Dobra, teraz mam maskę, wszystko jest w porządku. I teraz, żeby tą maskę można było użyć, potrzebuję włączyć odpowiednie maskowanie. No i nie widzę tego swojego obiektu, nie wiem dlaczego, powinienem go zobaczyć tutaj. Zaraz zobaczymy, czy czegoś nie poknociłem. Wydaje mi się, że powinno być wszystko dobrze widoczne, nie wiem dlaczego go nie widać. Spodziewałem się, że coś się tutaj pojawi. Na wszelki wypadek zrobię jeszcze raz render, ale wydaje mi się, że to nie chce działać. Może winę za to ponosi ten node o nazwie Composite, który jest niepodłączony do niczego. Usunę go. Spróbujemy jeszcze raz. Nadal czarny obraz. Coś tutaj jest nie tak. W każdym razie, na razie, że tak powiem, poddaję się, nie będę tego robił. Ale proszę mi wierzyć, że gdybym miał jakiś obiekt na scenie, nawet zwykły obrazek, który miałby jakiś taki jajowaty obszar, mógłbym użyć go jako maski, która wykluczowałaby obraz stąd. Usunąłbym w ten sposób wszystkie jakby pozostałe zanieczyszczenia, które są mi w danym momencie niepotrzebne. Ok, istnieje także jeszcze jeden node, który jest na samym końcu w tej całej grupie, nazywa się Double Edge Mask. To jest node, który jest namiastką maskowania za pomocą ruchomych warstw, czy też ruchomych przesłon. On działa w ten sposób, że do pierwszego wejścia muszę włożyć jakiś kształt, najlepiej biały obszar, maskowany, no na przykład właśnie tak jak chciałem to pokazać tutaj w tym nodzie. Nie wiem dlaczego on nie działa, szczerze mówiąc. No właśnie. No i teraz tak, dodajemy do górnej warstwy, do górnego wejścia pewien kształt i do dolnego wejścia pewien kształt. Te dwa kształty będą się maskowały nawzajem, tworząc jakiś obszar. I ten obszar może zostać użyty jako maska. Znowuż, nie będę tego dokładnie opisywał, ponieważ to nie jest temat na teraz. Nie mówimy na razie nic o animacjach, więc tylko taką krótką zajawkę pokazuję na znak, że w Blenderze można zrobić bardzo dużo fajnych efektów i być może kiedyś do tego wrócimy. Dzięki za uwagę. Do zobaczenia.